Witajcie w mojej norze. Tu zawsze znajdzie się coś ciekawego do roboty. I po co tu jesteśmy? Po co tu jesteśmy? Ano, jesteśmy tu po to, że planujemy zrobić tu remont. Norę już znacie, niektórzy znają, kto śledzi mój kanał od dłuższego czasu, to moją norę już zna, gdyż prowadziłem tutaj w poprzednim roku remont. To był właściwie taki remont, prace porządkowe, wybielenie ścian oczywiście. Także to już w miarę to wygląda, w sensie, że jest czysto, czyste ściany, schludnie posprzątane i tak dalej. Powynoszone mnóstwo rzeczy, powywalane. I ogólnie to jest bardzo duży budynek, metrażowo ciężko powiedzieć 10 na pewno, na jakieś 7, więc metrów sporo. A tu mamy taki mój przysiółek, w którym się zagnieździłem, w związku z tym, że tu wszystkie są prądy i tak dalej, wiadomo, przy wejściu na blisko to jest wejście, więc no najłatwiej i najlepiej dla mnie. I co? Jaki jest plan? Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby rozdzielić tutaj ten cały, to całe pomieszczenie, ten cały budynek właściwie, rozdzielić tutaj ścianką i stworzyć tutaj strefę czystą, a tam strefę brudną. Strefę czystą ze względu na to właśnie, żeby mieć narzędzia tutaj wszystkie, śrubki i tak dalej, bo to wszystko się kurzy w momencie, jak ja pracuję, tak? Tutaj robię coś ze złomu, bo bardzo często robię coś ze złomu, a to jest w takim stanie zawsze, a to po ostatniej akcji, to jest takie urdzewiałe, ukurzone zawsze, więc to wszystko zbija się w powietrze, no i siada tu wszędzie. No i trzeba sprzątać za każdym razem, to jest uciążliwe, w tych kluczach, w tych wiertłach tam leci ten kurz, to nie powinno tak być, nie? A więc chciałbym to rozdzielić. Tu mam taki murek, bo ogólnie to jest stajnia, tak? To jest stajnia, to były chlewy, tu były świnie, dojdziemy do tego później. I tu jest taki murek, który chciałbym wykorzystać właściwie po to, żeby oprzeć jakoś na nim tą konstrukcję też, tej ścianki i dojechać nią tutaj. Działową z regipsu oczywiście, jedną płytę mam, no ale trzeba będzie jeszcze oczywiście dokupić. No i wywalimy tutaj takie dosyć szerokie drzwi, w sensie drzwi, przejście takie dosyć szerokie, po to, żeby można było swobodnie tutaj wymanewrować się z tych drzwi, czy to taczkami, czy czymś, nie wiem, jakimś wózkiem, czy paleciakiem, czy czymś, żeby tu był swobodny przejazd, więc te drzwi zrobimy takie drzwi. To po prostu będzie taki otwór. Póki co, tu poleci właśnie taka ścianka jakby. A więc oddzielimy to pomieszczenie właśnie, wtedy powstanie nam tu pomieszczenie osobne, które będzie właśnie warsztatem. Teraz co? Odnośnie tych świń, których wspomniałem wcześniej, no to tu był chlew. W związku z tym, że był chlew, no to tam jest spadek. Tam jest wyżej i jest spadek, tak? A więc, no zresztą jak widać po szafkach, są, że tak powiem, wypodkładane wraz ze spadkiem. I będę miał problemy ze wszystkim, cokolwiek tu będę próbował robić, czy to spawać, czy coś. No ciężko jest cokolwiek robić na krzywym, dużo łatwiej się robi na czymś, co jest równoległe, płaskie i jest w poziomie. Ale jak widzicie, jest tutaj przedzielone tak jakby i ta część jest w poziomie. Mam poziomie, co już mierzyłem, ta część jest w poziomie, a tamta idzie tak ze skosa, a więc ubijemy dotąd i odtąd, że tak powiem, wyrzucimy wszystko i zrobimy, wylejemy nową wylewkę, czyli najgrubsze roboty to jest wylewka i postawienie tej ścianki, to będą takie najgrubsze roboty. Jak już osiągnę to pomieszczenie, to wtedy planuję zrobić tutaj podobnie jak jest ogólnie, w sensie, ale oczywiście wszystko stąd pójdzie,
wszystko będzie ze stali i będzie lada praktycznie przez całą długość, chociaż jeszcze nie wiem, czy przez całą długość, zastanowię się. Oczywiście ten stół też stąd wyjedzie. On będzie w tej strefie brudnej służył jako po prostu taki stół roboczy do obróbki takiej wstępnej właśnie w tej brudnej strefie. I tutaj będzie lada, taka jakby długa z półkami metalowymi, które też planuję zrobić na prowadnicach. Już mniej więcej to kalkulowałem wszystko, rozrysowałem sobie. Szkoda, że nie mam tego rysunku, bo to by było ten. No ale nieważne. Dotąd pójdzie i jeden rząd półek. Głębokich półek, takich szerokich, gdzieś na metr praktycznie. Gdy będziemy wysuwać, to po prostu na przykład będzie leżała sobie szlifierka, Bosch, czy tam coś, czy duża wiertarka. Głębokie, szerokie półki z dosyć dużym nośnością, obciążeniem. I oczywiście oświetlenie nowe, żeby to jakoś oświetlić. Oczywiście ten kredens, to wszystko stąd zniknie. I na razie to by było na tyle. To będzie przygotowane, że tak powiem, pod dalszy rozwój, ale to już jest temat bardziej odległy, na pewno nie na ten rok. To już w innych może latach. W każdym bądź razie na czas najbliższy taki przewiduję właśnie przebieg wydarzeń. Ile mi to zajmie? Myślę, że 2 miesiące na pewno. 2 miesiące na pewno. Wiadomo, robię to po pracy, robię to w czasie wolnym. Nie zawsze wieczór jest wolny. Czasami trzeba gdzieś jechać, czasami trzeba coś załatwić. Różnie to wypada. Im więcej jest załatwień, im więcej jest takich rzeczy, które wypadają, to tym mniej się robi na robocie, takie jak tutaj. I to się przedłuża. Ale taki czas operacyjny przewiduje 2 miesiące minimum. Koszty na początek. Myślę, że 2000 zł budżetu może wystarczy, aczkolwiek no zobaczymy. Zobaczymy, zawsze jakiś bufor jest, wiadomo, przygotowany na inwestycje, także spoko. I co? No co? Będziemy działać, nie? Przez najbliższe 2 miesiące minimum, 3 miesiące może nawet będą wlatywać filmiki na bieżąco. Podobnie jak z remontu C330 na kanale moim drugim gooddriver.pl. Na bieżąco tam wlatywały. Na końcu zrobimy jakiś, skręcimy z tego fajny jeden filmik podsumowujący pracę, no i będziemy wspólnie działać. Do roboty!